Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się recenzją do niedawna flagowego smartfona firmy Sony, czyli Xperia Z1. Zapraszam do oglądania. Na samym początku przyjrzymy się wykonaniu Xperia Z1, czyli jak dobrze wiecie, jest ona wykonana z dwóch tafli szkła oraz aluminium po bokach. Niestety co do tych dwóch tafli szkła nie mogę powiedzieć wiele dobrego, ponieważ zbierają bardzo, bardzo łatwo odciski palców i różne drobiny kurzu, co psuje sam efekt wizualny telefonu. No i są zabezpieczone jakąś taką dziwną folią, która nie jest po prostu trwała i bardzo, bardzo łatwo zbiera też rysy. Tak więc przy zakupie musicie sobie dodatkowo jakieś tam folie dokupić, żeby to w miarę zabezpieczyć. Kolejną rzeczą są zaślepki, które zabezpieczają różne porty przed wodą. Mogą one sprawiać wrażenie na filmie, że są jakoś słabo wykonane, ale naprawdę uważam, że są, no sprawiają wrażenie bardzo trwałych i naprawdę nie przeszkadzało mi to rozwiązanie zupełnie podczas moich testów. Dobra, kolejną rzeczą jest slot karty microSD. Bardzo fajna sprawa, że producent jednak wprowadził to rozwiązanie tutaj, ponieważ jest wciąż wiele osób, które potrzebują takiego slotu, żeby po prostu poszerzyć pamięć swojego telefonu. Następną bardzo, bardzo fajną rzeczą jest wodoodporność. No myślę, że powinno się to spodobać osobom, które użytkowują swój telefon w jakichś niesprzyjających warunkach. Więc po prostu jak się ubrudzi, czy po prostu deszcz go zaleje, nic mu się nie stanie, więc naprawdę wodoodporność na spory plus. Kolejną, ostatnią rzeczą, jaką chciałem dodać przy wykonaniu Xperii, są zbyt duże ramki okalające ekran, przez co sam telefon jest zdecydowanie za duży, jak na przekątną swojego ekranu. Tak więc to rozwiązanie jest sporym minusem. Kolejną rzeczą, jakiej się przyjrzymy, będzie ekran Xperia Z1. Jest on wykonany w technologii TFT Triluminous Display i ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Sama rozdzielczość zapewnia nam ostrość wszystkich obrazów i czcionek, tak więc wszystkie po prostu czcionki wyglądają na tym ekranie świetnie. Niestety kąty widzenia to już jest porażka jak na telefon tej klasy i o takiej cenie, ponieważ po no, drobnym przechyleniu telefonu w prawo czy w lewo, no po prostu ekran robi się popielaty, tak więc moim zdaniem jest to zupełnie nie do przyjęcia. Sam telefon posiada również przetwornik obrazu Bravia Engine, który niestety działa tylko w galerii zdjęć oraz przy oglądaniu filmów. Ale w kwestii jego działania naprawdę to widać, że jest on uruchomiony i poprawia dużo bardziej właśnie efekt wizualny naszych filmów czy zdjęć, tak więc jest to bardzo fajna opcja, ale szkoda, że nie działa wszędzie. Kolejną zaletą Xperia Z1 jest jej bateria. Ma ona pojemność 3000 mAh i podczas moich testów naprawdę sprawowała się wprost świetnie. Bez problemu osiągałem od 4 właśnie do 6 godzin na podświetlonym ekranie, w zależności od tego, czy była uruchomiona transmisja danych czy Wi-Fi, więc bateria naprawdę sprawowała się świetnie, ale telefon troszeczkę za długo się ładował, bo było to około 3 godzin, ale myślę, że jest to spowodowane właśnie tą pojemnością, więc mogę to wybaczyć. Więc bateria jest naprawdę na ogromny plus. Zanim przejdziemy do systemu i jego płynności działania, chciałem Wam przedstawić kilka suchych faktów odnośnie Xperia Z1. Jej sercem jest procesor Snapdragon 800 o taktowaniu 2,2 GHz, który jest wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Przechodząc do systemu, sprawia on wrażenie bardzo lekkiego, sama nakładka sprawia wrażenie bardzo lekkiej i jest świetnie zoptymalizowana pod kątem hardware'u, chociaż parę razy udało mi się doprowadzić ją do takiego stanu, że musiała się po prostu przeładować, ale działo się to naprawdę bardzo szybko i wręcz niezauważalnie, tak więc myślę, że większości użytkowników nie powinno to zupełnie przeszkadzać. Fajną rzeczą są mikroaplikacje.
które możemy sobie uruchomić w oknach innych aplikacji. Czyli może to być na przykład kalkulator, dodatkowa przeglądarka internetowa, dyktafon, czy też możemy sobie zapisać jakąś notatkę. Jest to bardzo pomocne naprawdę przy codziennym użytkowaniu smartfona. Kolejną rzeczą są bardzo, bardzo fajnie zaprojektowane aplikacje Sony, które idealnie wpasowują się w stylistykę tej nakładki. Szczególnie przypadła mi do gustu aplikacja Track ID, która świetnie wyszukuje lecące w danym momencie utwory, więc naprawdę te aplikacje wyglądają świetnie. W kwestii wydajności w grach, smartfon naprawdę radził sobie świetnie i jestem pewien, że większość tytułów, tych bardzo zaawansowanych, które są dostępne w sklepie Play, po prostu bez problemu uruchomi i naprawdę jest to świetna maszynka po prostu do takiego grania, więc naprawdę to jest też na spory plus. Jak zwykle na koniec zostawiłem sobie aparat Xperia Z1. Ma on matrycę 20,7 megapiksela i zdjęcia wychodzą naprawdę całkiem fajnie i myślę, że jest to jeden z lepszych aparatów w telefonach, jakie było mi testować. Fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj fizyczny przycisk migawki, więc myślę, że to poprawia komfort robienia zdjęć. Sama aplikacja aparatu posiada kilka trybów, które powinny nam ułatwić po prostu robienie zdjęć. Ciekawym trybem jest efekt AR, który nanosi na nasze zdjęcie jakieś tam dinozaury, kwiatki, motylki. Myślę, że to powinno się spodobać bardziej dzieciom niż osobom dorosłym. Niemniej jednak bardzo, bardzo fajna opcja. Sam telefon oczywiście kręci filmy w rozdzielczości Full HD, które wychodzą całkiem fajnie, chociaż według mnie audio w nich mogło być minimalnie lepsze, ale w kwestii jakości właśnie filmów myślę, że nie ma się tutaj do czego przyczepić. Tak więc myślę, że jeśli poszukujecie smartfona, który będzie taki no fotograficzny, można powiedzieć, to uważam, że Xperia Z1 powinna Was zadowolić. Przechodząc do podsumowania, myślę, że Xperia Z1 jest wciąż smartfonem wartym naszej uwagi. Przede wszystkim dlatego, że jest ona solidnie wykonana. Ma bajer w postaci wodoodporności, co kompletnie mnie kupiło i bardzo mi się to spodobało. Dzięki temu można również bardzo łatwo wyczyścić nasz telefon z powstałych odcisków palców czy kurzu. Sam system i nakładka też bardzo mi się spodobały, ponieważ wyglądają bardzo minimalistycznie, czyli można powiedzieć, że w moim stylu. No i wydajność w przeróżnych grach też jest świetna, więc myślę, że Xperia Z1 mogę Wam z całym sercem polecić. Tak więc to było chyba na tyle w tej recenzji. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.